Za nami czwarty test wiedzy o nowym stawie. Sprawdzian nie był łatwy i wymagał od uczestników znajomości wielu obszarów z życia miasta. Jak miała na imię i nazwisko profeska zgromadzenia sióstr elżbietanek, słynna Zofia, siostra Zofia? Od 2017 roku w Urzędzie Miejskim wręczane są wyprawki nowonarodzonym dzieciom. Co wchodzi w jej skład? W którym roku powstała wieża ciśnień? Test został zorganizowany w ramach rocznicy zakończenia walk wojennych na terenie miasta. Z tej okazji samodzielna grupa odtworzeniowa Pomorze przygotowała specjalną wystawę. My historię mamy obkutą nowego stawu. Tak, się nastawiły na historię. A to jest a tutaj raptem bardziej współczesność. No trzeba właśnie po prostu obserwować życie nowostawu. Miasteczka i tyle. Był bardzo łatwy, ale okazało się to dopiero po usłyszeniu odpowiedzi. Trudno było zdecydować, jeżeli odpowiedzi były, na przykład jeżeli chodzi o daty, rok po roku. 35 pytań, 24 pozytywnie, 11 minus. 55%. Dobrych odpowiedzi. Dobrych odpowiedzi. Bardzo się cieszymy, że właśnie taką formułę ma ten test, że ci wszyscy uczestnicy też świetnie się przy tym bawią, bo o zabawę też się tutaj chodzi. I mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach, które będziemy organizowali w kolejnych latach, te grupy będą z nami, jak nie, będą się jeszcze poszerzały. Pytania, jak pan wspomniał, nie są łatwe, ale myślę, że dzięki tym pytaniom, już usłyszałem tutaj podczas naszego dzisiejszego spotkania wśród uczestników, że pytania były na takim fajnym, wyważonym poziomie, pozwalające dowiedzieć się czegoś nowego, a także przypomnieć sobie bardzo ważne zarysy historyczne, które odbyły się tutaj na naszej nowostawskiej ziemi. Bardzo dobrze, że są takie inicjatywy, które pozwalają w lepszy sposób poznać tą historię, poznać kulturę tutaj naszego społeczeństwa, naszego regionu. Bardzo trudnym pytaniem był pierwszy dyrektor POM-u, czyli Państwowego Ośrodka Maszynowego, który był bardzo trudny i prawdę powiedziawszy strzelałyśmy odpowiedź. I udało nam się, trafiłyśmy. Ja w sposób szczególny w imieniu swoim, jak i nas wszystkich chciałem